Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu znajduje się na zboczu Góry Równicy. Przepiękne, osłonecznione miejsce w naszym Beskidzie Śląskim. Teren ten porośnięty jest autochtoniczną buczyną tatrzańską w 80-90%. Jest wymarzonym terenem dla przetrzymywania właśnie tych zwierząt, które na dzień dzisiejszy tutaj na naszym terenie się znajdują. Z tego, co ja tutaj widzę, to tu jest dużo dobrej zabawy. Porządne samochody offroadowe. Błota, brudne buty, brudne spodnie. Samochody offroadowe służą głównie do karmienia, do przewozu zwierząt, karmienia, do przewozu materiału w terenie. Nie możemy zapominać, że znajdujemy się na zboczu Góry Równicy, gdzie nachylenia terenu przekraczają w niektórych miejscach nawet 40-45%, także to są znaczne nachylenia i bez samochodu na 4 koła napęd nie dalibyśmy sobie rady. Leśny Park Niespodzianek przede wszystkim słynie z prężnie i dobrze funkcjonującej sokolarni i sowiarni, gdzie trzy razy dziennie puszczamy ptaki drapieżne nad głowami naszych gości. Pokazuje się z orłem, który jest pewnie bardzo niebezpieczny. Za chwilę nas może tutaj przeatakować. No, bardziej rzadki jak niebezpieczny, bo na dzień dzisiejszy najprawdopodobniej jedyna samica orła Agui w Polsce. To jest gatunek z Ameryki Południowej. Mogę założyć, że on już mnie polubił, czy jestem mu obojętny? Nie, robisz za drzewo. Robię za drzewo, tak? Tak. Jak to robić, żeby się dobrze ułożyć z orłem? Bo wiesz, on nawet mi nie spojrzy w oczy, ja się boję. Nie, on tam w oczy nie będzie spoglądał. Orzełkowi, tak jak każdemu drapolowi, zależy tylko na jedzeniu. Na nagrodzie, na jedzeniu, może nawet nie na nagrodzie, jak na wypłacie. No. Nie robią tego za darmo. A możemy zrobić tak, że ja ją pyknę do góry, później dasz mi mięsko i ona wróci, czy nie? Słuchaj, możemy. Troszeczkę ją przekupimy. Możemy. No, udało ci się. Miałem przyjemność zarządzać jednym z większych ogrodów zoologicznych na 64 hektarach w Niemczech. Ta praca przerodziła się w pewną pasję, która na dzień dzisiejszy pozwoliła mi stworzyć taki, a nie inny ogród na terenie naszego kraju i zaprezentować taką, a nie inną formę przetrzymywania tych zwierząt. Wydaje mi się zresztą jedyną słuszną, która ma służyć bytowaniu zwierząt, a nie nam, ludziom. My, odwiedzający, jesteśmy tutaj gośćmi na terenie tych ogromnych wybiegów dla zwierząt, a nie odwrotnie. Panie Pawle, widzimy stado jeleni za sobą. Tak jest. To też jest jakaś taka społeczność tylko zwierząt. Jakie tam panują reguły? Najważniejsza zasada w hierarchii zwierząt albo u jeleniowatych, które są, tak jak powiedziałem, gatunkiem stadnym, no to przede wszystkim samiec. No i samiec ten, który jest najsilniejszy, ma największe poroże, największe oręże. Czyli prawo siły, tak? Jak wszędzie. Oczywiście. Ale uważa pan, że stado jest brutalniejszą społecznością niż ta społeczność ludzka? Zdecydowanie brutalniej jest chyba w społeczeństwie ludzkim, jeżeli byśmy mieli się tymi zasadami kierować. Czyli zwierzęta są bardziej ludzkie niż ludzie? Myślę, że tak. Chodzi im po prostu o jedzenie. Jak najbardziej. Jak chodzi o pieniądze, im chodzi o jedzenie. Tak jest, tak jest. Dobra, chodźmy dalej.
Panie Pawle, jak tutaj się wybierałem, to myślałem sobie, jadę do takiego współczesnego Tarzana. To była osoba, to jest super bohater, taki trochę książkowy, który przede wszystkim budował sobie relacje w stadzie zwierząt. I zastanawiam się, na ile wy budujecie tutaj te relacje, na ile wy rozmawiacie z tymi zwierzętami. Przede wszystkim trzeba znać zachowania zwierząt. Jeżeli znamy te zachowania, to zdecydowanie łatwiej jest nam poruszać się czy wśród wybiegów, czy bezpośrednio obcując z tymi zwierzętami. Wiemy, kiedy możemy sobie na to pozwolić, a kiedy nie. Dzikich zwierząt nie powinniśmy oswajać, a w szczególności męskiej części tych zwierząt, ze względu na to, że zakłócenie tych zachowań chawieralnych u samców powoduje, że traktują nas, ludzi, jako przedstawicieli swoich gatunków i wtedy mogą nas zaatakować. Nasze mała akurat dwa lata temu mieliśmy zdarzenie, gdzie byk jelenia w okresie polirykowiska, czyli tego pobudzonego okresu hormonalnego, próbował zaatakować naszego byka, żubra. No, skończyło się to dla niego śmiercią. Był to praktycznie tylko... To szybko, trzeba powiedzieć. Szybciutko, oczywiście. Było to odwrócenie się tylko i wyłącznie na chwilę byka. Jeden zamach głową i już ten jeleń praktycznie nie żył. Ale po co to panu? Bo jest pan biznesmenem, ale zajął się pan troszeczkę takim życiem w dżungli, prawda? Zwierzęta, przede wszystkim zwierzęta, jest to sposób na życie. Ja jestem szczęśliwy, że już od 15 lat nie noszę białej koszuli, nie ubieram krawatu. No, to są fajne rzeczy. Myślę, że nie ma większej satysfakcji jak wtedy, kiedy rodzą się nowe pokolenia, wtedy, kiedy na co dzień przebywa się z tymi zwierzętami.